strachem i teoretycznie pustym placu budowy przystanku po lesie. Ale to tylko pozory, ze względu na fakt, że w dniu wczorajszym pod ziemią zaczęła się jedna z poważniejszych operacji, trudniejszych oczywiście. TBM Katarzyna rozpoczęła wiercenie w ścisłym centrum pod kamienicami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba wszyscy liczymy, że nie będzie żadnych przygód po drodze i szczęśliwie dowierci do dworca Łódź Fabryczna i Głowicy Odbiorczej przy dworcu Łódź Fabryczna. Widzimy tachimetr. Pokażę Wam studnię, z której były robione odwierty i iniekcja pozioma pod fundamentami kamienic. Tak to wygląda z bliska. Wczoraj tutaj ponad stropem przystanku tumany kurzu podczas przewiercania się przez południową ścianę przystanku po lesie wzbudzała tarcza wiercąca. Pozwolę sobie zejść na dół. Zobaczymy, co tam słychać w naszej Katarzyny. Tu widzimy ułożone tubingi. Zabezpieczony otwór rewizyjny pozwalający się dostać do TBM-u. I słyszymy pracę urządzeń hydraulicznych. Niestety Katarzyna już jest poza przystankiem, w związku z czym tu stąd wiele nie będzie widać. Będę musiał się przejechać na ulicę Stolarską. Słychać głośną pracę urządzeń hydraulicznych. Dawno nie było widać, jak z taśmociągu skapuje bentonit i urobek. Jak widzicie, taśmociąg pracuje. W dniu wczorajszym po dłuższym przestoju został uruchomiony. Niezbędne materiały do obsługi TBM Katarzyna. I zbliżamy się do wschodniej komory. Mamy żuraw do obsługi. Tarczy, sporo tubingów. Kawał maszyny też. Z wnętrza słychać dźwięki wskazujące na pracę. Jak widzicie,
pozostały tylko stopy po dużym żurawiu, który obsługiwał Katarzynę. Z tego miejsca też dawno nie było filmu. Czoła tarczy regenerowane. Tu jak widzicie komora zachodnia, stolarska, powoli jest szykowana do deskowania i do przykrycia.